不会吧？先去上，你们先去上，他们的。来来来，不要不要。Współtowarzyszkę tutaj na tej scenie, Monika Majczyna. Proszę o gorące brawa. Dziękuję serdecznie. A ja pragnę przypomnieć i pomóc Państwa, że głównymi organizatorami dzisiejszej imprezy są Gminny Ośrodek Kultury w Konkolewnicy i Klub Motocykli Zabytkowych Wiking Konkolewnica. Brawa!
jak się nie ma się przekazać. Ty koleś może nie pokazywać, już nagrywany byłeś. Chcesz się wiedzieć, nie pokazywać. Dzień dobry, witamy wszystkich, witamy bardzo serdecznie. I tak to zorganizowanie dzisiejszego festynu jest próba oderwania Państwa od szarej codzienności, która przygniata nas coraz bardziej. Program, który chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować, mamy nadzieję, w jakiś sposób pomoże wywołać uśmiech na Państwa twarzy. Jestem pewna, że docenicie trud i wkład pracy wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej imprezy. No Paweł miał się odezwać, niestety coś mu z głosem siadło, ja w jego imieniu powiem, że... Znaczy będę musiał pożyczyć od kogoś za 3 zł. Wiesz, nie ma sprawy, tak? Nie, no to spokój, weź spokój, spokój. On jeszcze nie zaszalał. Ja później wydam. A ja mogę zgubić. Ja znaczy, ja też muszę. Teraz albo dychę zgubię, albo zgubię. Teraz się zgubię. No pewnie, że tak, bo kurde dawałeś pieniądze, co już nie przyjmą. A, ale pochodzicie się. Ale to sprawa kolej. Nie zostaje mi kurde do nas takiego. A ty jesteś tam. Czekać! Nie. Nie masz, Nie. Witamy przedstawicieli Koła Podlasia i pana Bechimiaka. Przedstawicieli Podlasia i pana prezentacji głosu, przedstawicieli pana Jeleszu. Firma Makar z Międzyrzeca Podlaskiego, a także producent skórzanej odzieży motocyklowej i młodzieżowej Tarbor. Witamy również bardzo serdecznie naszego sponsora, właściciela zakładu cukierniczego Pączek w Międzyrzecu Podlaskim, pana Stanisława Marciniuka. Oraz prezesa przedsiębiorstwa Rolbu, spółka ZOO w Międzyrzecu Podlaskim, pan Henryk Ignaciuk. Stacyjną mamy za sobą. Jakoś poszło, nie? Wiemy z kim i dzięki komu będziemy się dzisiaj bawić. Teraz pokrótce tak przedstawię atrakcje, jakie nas dzisiaj czekają. Co w kolejności, znaczy to nie będzie w kolejności, tylko co ogólnie, co będzie. Za chwilę, bo to będzie, to pójdzie na pierwszy ogień, będzie parada motocykli zabytkowych i współczesnych. I atrakcyjna konkursami przygotowanymi przez członków klubu Viking, tutaj z Kolejnicy. Ponadto w programie zobaczymy jeszcze pokaz sekcji klubu Taekwondo z Międzyrzeca Podlaskiego. Prezentacja wyposażenia i ćwiczeń bojowych młodzieżowej drużyny pozornicze z Drelowa. Popisy młodych muzyków. Wystawę rękodzieła ludowego, wystawę prac malarskich pana Stanisława Pyzia, symultana szachowa z mistrzem województwa. Brawa, przywitajmy pana brawa. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w imieniu naszej firmy, którą reprezentuję. Nie wiem, czy wszystkim kojarzy się firma Stolberg. Nazwa firmy Stolberg. Chciałbym usłyszeć. Nikt nie wie, ale wszyscy wiedzą, że na tym rynku jest taka czekolada Albert Gold. To właśnie firma Stolberg produkuje tam czekolady dla Was. Korzenie naszej firmy sięgają Niemiec, konkretnie Kolonii, gdzie w 1839 roku pan Franz Stolberg wyprodukował pierwszą czekoladę w swojej fabryce. Od 1990 roku Chciałbym Państwa tutaj zanudzać,
co? Historię. Historię naszej firmy. Najważniejsze i najistotniejsze jest to, że nasza czekolada obecnie na rynku polskim jest liderem, jeżeli chodzi o sprzedaż i jeżeli chodzi o tabliczkę czekolady. Co? Chciałbym, żeby ten festyn, który jest pod nazwą Bawmy się, wszyscy bawmy się razem, bawmy się również jeszcze z boku. Chwileczkę, proszę cię. Mimo sprzęt jak zwykle jest bardziej zawodny niż ludzie, no więc miarę poczekałem troszeczkę. Kazali coś o pogodzie, bo mieli coś takiego. Patrzcie razem z nami! Jeszcze masz robotę! Na wspólną zabawę! Daj nam mówić się! Siadło! To było takie małe, miękkie hasło na początek. Autoryzowany dealer Suzuki z Lublina znajdujący się na ulicy Mokarzowej 14. Znajduje się tam salon, komis, serwis, motocykli. Można tam zakupić motocykle, kaski, ubiory, akcesoria, części zamienne. Jest to największy salon Suzuki w Poznaniu, jeszcze nie listy. Właściciel nazywa się pan Jarosław Koczorowski.
także firma Parbur jest to producent skórzanej młodzieży motocyklowej i młodzieżowej z Lublina. Oferuje w swojej sprzedaży kurtki, spodnie, kamizelki, rękawice, pasy nerkowe, buty z różnego rodzaju skór. Największy wybór, najniższe ceny. Adres: ulica Żelazna 26. Powtarzam, firma Parbur, producent skórzanej odzieży młodzieżowej i motocyklowej. Tu właśnie mamy krótką demonstrację tego, na czym będzie polegał pierwszy konkurs. Gorąca prośba tutaj o... Lubią cię chłopie, lubią cię! Ale dlaczego tam nie ma sędziów koło deski? Właśnie... I sanitariuszy! Sanitariuszka jest! I grabarz! Proszę chłopaków z klubu Wiking o pilnowanie! Trzymajmy kciuki na ciebie! Pojechał, doping! Dobrze! Dobrze! Trochę mu się wylało, no nie wiem, to zależy od sędziów, ja nie wiem! No z nerwów, ale pierwszy kot na płoty! I koniec czasu! Tak jest! Ci motocykliści, którzy jeszcze się nie zapisali do konkursu, proszę o zapisanie się do Arka. Ostatnia szansa! Zwracam uwagę na wał, który napędza tyle koło! Festyn zorganizował gminny ośrodek kultury przy wsparciu wójta oraz sponsorów. Najbardziej efektowne widowisko zafundowali motocykliści. Przy miejscowym GOP-u niedawno rozpoczął działalność klub motocykli zabytkowych Viking. Właśnie po raz pierwszy miłośnicy dwóch kółek z Kąpielewnicy zaprezentowali odrestaurowane stare motocykle objeżdżające teren gminy. Jest taka miejscowość na trasie Międzyrzec-Radzyń, o której nie wszyscy wiedzą, być może, ale niektórzy się o nią nawet walczą, można powiedzieć, biją. W miejscowości tej przygotowaliśmy wspaniały festyn, którego celem jest uśmiech na twarzy wszystkich.